To prawda, okazało się, że w tym roku pandemii mieliśmy zdecydowanie więcej pracy, ale dopiero jest taki moment, kiedy robimy te podsumowanie i zbieramy wszystko jako pewien wymóg formalny, to się okazuje, ile dobrych rzeczy wspólnie zrobiliśmy. I oczywiście to wszystko jest też oparte na liczbach, na ilościach, na pewnych wymiernych danych, które są bardzo istotne. Czasami mówię, że nie jest ważne, czy masz do dyspozycji 10 tysięcy złotych, czy 100 tysięcy złotych. Ważne jest, jakich masz ludzi, aby potrafili tymi pieniędzmi w sposób satysfakcjonujący zarządzać. I to jest jak gdyby dla mnie największy kapitał, to co mówiłem już w wywiadzie, kapitał społeczny, który udało nam się w tym trudnym czasie zbudować. Najpierw ten kapitał dedykowany do wewnątrz Urzędu Marszałkowskiego, czyli do wzajemnego spojrzenia na siebie i na swoją pracę w poszczególnych departamentach i zwrócenia uwagi na to, że to muszą być te projekty i ta pomoc musi być skoordynowana przez wielu partnerów, bo to musi być skuteczne. I często jeden departament oczywiście w swojej pracy merytorycznej nie byłby w stanie jakiegoś dodatkowego zadania w danym projekcie połączyć. Kolejna rzecz, na pewno kapitał społeczny na zewnątrz urzędu, dlatego że te nasze działania wymagały partnerstwa i to takiego partnerstwa bardzo zdyscyplinowanego, partnerstwa, które musiało być odpowiedzialne i w dobrym czasie i momencie podjęte i zrealizowane. Dlatego to jest taka moja ogólna uwaga, ale proszę mi wierzyć, bez tego by się nie udało, to o czym mówił pan przewodniczący, w ten sposób zarządzać no, czasami sytuacjami kryzysowymi. Więc wielkie podziękowania dla wszystkich pracowników Urzędu Marszałkowskiego, ale też patrzcie zawsze, proszę was o to, na pracowników również naszych jednostek, instytucji, szpitali, dlatego że często decyzje administracyjne dopiero powodowały, że gdzieś ten sprzęt medyczny, ze środki ochrony osobistej, że ta pożyczka trafiała do przedsiębiorców, że ten laptop pojawiał się na biurku każdego nauczyciela. Więc wydaje się, że zdaliśmy egzamin z tej realizacji kapitału społecznego, a jeżeli chodzi o kapitał finansowy, to również bardzo dobre wyniki finansowe. Z niczego nie zrezygnowaliśmy, wręcz przeciwnie, bardzo mocno się motywowaliśmy, żeby wykonanie budżetu było na poziomie ponad 95%, z czego i tak skarbnik jest niezadowolony.